W dniach ostatecznych słońce stanie się bardzo gorące. Mnóstwo ludzi umrze z powodu głodu i innych klęsk, które po nim nastąpią. W tym czasie pojawi się wiele pokus diabelskich, ponieważ cierpienie na ziemi wzmoże się tak, jak tego świat wcześniej nie widział. Poznacie, że mój powrót jest blisko, gdy zobaczycie, że między religiami świata wybuchają wojny. Gdy będziecie świadkami wojen religijnych, wiedzcie, że jestem już w drodze. Kiedy rozpoczną się wojny religii, nic nie będzie w stanie powstrzymać walk. Aż do końca będą trwały wojny i naród będzie walczył przeciw narodowi, a religia przeciw religii. Będą też walczyć ze sobą rodziny. Rodzice przeciw dzieciom, synowie przeciw córkom. Nastąpi wiele nieszczęść, ponieważ świat nadal będzie odrzucał skruchę. Panie, dlaczego religie będą walczyć przeciwko sobie, skoro wszystkie one działają na Twoją rzecz? Stanie się tak dlatego, że w każdej religii jest zbyt dużo tych, którzy twierdzą, że wierzą w Bożą miłość, lecz naprawdę nie wierzą. Wojna nadejdzie, ponieważ zbyt wielu mówi, że kocha, ale naprawdę w ich sercach nie ma miłości ani do Boga, ani do ludzi. Jak to możliwe, że rodzice i dzieci wypowiedzą sobie nawzajem wojnę, skoro łączą ich tak silne więzy miłości? Rodziny zaczną ze sobą walczyć, gdy człowiek zmęczy się już życiem tak bardzo wypełnionym cierpieniem. Ludzie będą mieli dość świata, a świat będzie miał dość ludzi. Ludzki grzech stanie się tak wielki, że nieszczęście będzie rodzić nieszczęście. Matki będą pragnęły raczej bezpłodności niż rodzenia dzieci, na świat tak pełen bólu. Dorośli mężczyźni będą tak zmęczeni życiem, że będą płakać i prosić o śmierć, która zakończy ich udrękę. We wszystkich zakątkach globu wystąpi wiele trzęsień ziemi. W niektórych miejscach na ziemi słońce będzie świecić tak bezlitośnie, że wszystko wyschnie i plony nie będą wschodzić rok po roku. Wiatry rozwieją glebę, a niekończące się deszcze będą przyczyną wielkich powodzi. Głód będzie doskwierał wielu narodom. Ludzie walczyć będą ze sobą o jedzenie, a przegrani umrą z głodu. Panie, skoro wiedziałeś, że świat tak bardzo wypełni się grzechem i że będą działy się tak straszne rzeczy, dlaczego stworzyłeś człowieka, który jest tak słaby i tak skłonny do grzechu? Jesteś wszechwiedzący, kiedy więc stwarzałeś Adama i Ewę, musiałeś wiedzieć, że również wszystkie ludzkie pokolenia, które nastaną po pierwszych rodzicach, nie będą miały siły, by oprzeć się pokusom. Człowiek został stworzony jako istota słaba, ale nie musi słaby pozostać. Przyszedłem na ziemię, urodziłem się jako człowiek z ciałem i krwią, aby stać się dla ludzi żywym przykładem tego, co jest dla nich możliwe. Pokazałem ludzkości ścieżkę, którą należy kroczyć w życiu. Pokazałem drogę do nieba. Przyszedłem na świat jako człowiek i pokazałem wszystkim ludziom, jak znosić utrapienia tego świata i jak kochać Boga. Przyszedłem, aby zbawić ludzi, bo widziałem, z jak wielkim trudem próbują żyć w sposób dobry i pobożny. Zstąpiłem z nieba, aby uleczyć grzechy świata, a ludzie widzieli, co wycierpiałem z powodu tych grzechów. Obnażony, zbity i ukrzyżowany. I byli tego świadkami. Umarłem dla zbawienia człowieka. A więc, by dostąpić tego zbawienia, człowiek musi zaprosić mnie do swego serca, zanim nadejdzie dzień ostatni. Dzień zaś ostatni nadejdzie nie dlatego, że ludzie są źli, lecz dlatego, że Bóg stworzył świat, wiedząc, że pewnego dnia dobiegnie on kresu.
świat się skończy i tak, z ludzkością czy też bez niej. Jednak to ludzkie grzechy sprowadzał na niego te wszystkie błędy, biedy i nieszczęścia, które będą towarzyszyć jego dniom ostatnim. Każdemu, kto przyjmuje moją miłość i żałuje za swoje grzechy, wszystkie winy zostaną przebaczone i obejmę go swoją miłością, ale ci, którzy odrzucają pokutę i nie żałują za grzechy, pozostaną ze swoimi grzechami jak z piętnem na duszach i okażę im swój gniew. Oto dlaczego, kiedy powrócę w dniu sądu, będę najpierw sądził tych, którzy odmówili pokuty i będę gorzko żałować, lecz ich żal okaże się spóźniony i dopuszczę na nich udręki i utrapienia. Mój gniew wobec nich będzie palący, a jego wykonawcami będzie moich 7 archaniołów, którzy zaniosą go na 4 strony świata. Moi archaniołowie spuszczą moje zagniewanie na tych wszystkich, którzy nie chcieli pokutować za swoje grzechy i przyjdą na nich wielkie cierpienia i udręki. Jednak z powodu udręk, jakich będą doznawać grzesznicy, podniesie się w tych dniach gniew przeciw moim dzieciom za to, że we mnie wierzą. Grzesznicy będą prześladować tych, którzy pozostaną wierni Bogu, będą wywlekać ich z domów modlitwy i będą ich bić na ulicach. Ale wzywam moje dzieci, aby bez względu na to, jak bardzo będą bici i cierpiący, nie zaparli się mnie. W ich ucisku będę zawsze przy nich. Wszystko w świecie ulegnie pogorszeniu przez tych, którzy nie chcą pokutować. Serca ludzkie staną się tak zaślepione na Bożą prawdę, że armia demonów rozwinie swe szyki po całej ziemi, a wielu znajdzie się takich, którzy będą podawać się za mnie, Pana Jezusa. Będą obiecywać, że zakończą czas nieszczęść i rozproszą cierpienia. Strzeżcie się tych demonów, bo ich jedynym programem i pragnieniem jest to, by zwieść ludzi do złego. Jak rozpoznamy te demony i jak przetrwamy tak trudną walkę? Kiedy usłyszycie, że ktoś podaje się za mnie albo działa w moim imieniu, a jednocześnie używa słów sprzecznych z tym, co powiedziałem w Biblii, będziecie wiedzieć, że to demony usiłują odwieść was od Bożego światła. Aby pokonać te siły, ludzie muszą modlić się, spowiadać i żałować za grzechy. Powiedz wszystkim ludziom na świecie, że od dziś muszą czynić pokutę, bo niewiele czasu już zostało do chwili, gdy szatan przybędzie na ziemię, by kusić ludzi i zwodzić ich ze ścieżki prawości. Powiedz wszystkim ludziom, aby czytali Biblię i szukali moich słów. Powiedz im, żeby wierzyli w każde słowo, które kiedykolwiek wypowiedziałem i żeby żyli według moich słów. Dzień ostatni ma podwójne znaczenie. Pierwsze dotyczy pojedynczych dusz. Dla każdego człowieka dzień ostatni to dzień jego śmierci. Dniem ostatnim dla ludzkości będzie dzień mojego powtórnego przyjścia. Z końcem każdego dnia każdy człowiek jest o dzień bliżej do spotkania z Bogiem. Jeżeli ja sam obawiam się tego, co nastąpi w dniach ostatnich, to czyż inni także nie będą się bać? Nie bójcie się, tylko wierzcie. Ci bowiem, którzy kochają Boga i czynią dobro, pójdą ze mną do nieba. Już nigdy nie będą kuszeni. Ale pospieszcie się, bo czas jest krótki. Powiedz ludziom, że jeśli robią mi miejsce w swoim sercu, to nie muszą obawiać się cierpień dni ostatnich. Muszą jednak wytrwać w wierności Bogu i wystrzegać się sztuczek i oszustw, których szatan użyje, by zwieść ich w ciemność i grzech. W tych dniach szatan przyjdzie i będzie się pysznić, że jest wielkim przywódcą ludzkości,
że potrafi zakończyć suszę i powodzie, że umie uleczyć miliony chorych. Może też czynić rozmaite cuda i przechwalać się swymi czynami. Ludzie zaś z całego świata będą cisnąć się do Niego i nazywać Go Chrystusem. Ale On nie jest Chrystusem. To szatan w przebraniu będzie twierdził, że dokonuje takich samych czynów, jakich kiedyś dokonywał Chrystus. Uzdrawia i karmi głodnych, ale to będzie kłamstwo. Może oczarować wielu swymi fałszywymi cudami. Może uleczyć niektórych chorych i nakarmić niektórych głodnych. Jednak jego cuda to pułapki zastawione, by pochwycić ludzkie serca i dusze. W dniach ostatnich szatan będzie robił wszystko, co w jego mocy, aby odciągnąć ludzi od mojej prawdy i sprowadzić ludzkość ze ścieżki wiodącej do nieba. Niektórzy ludzie będą pracować na rzecz szatana i będą próbowali zmylić innych, wymawiając im, że nie ma istotnej różnicy pomiędzy Bogiem i szatanem, że Bóg i szatan to bracia i że ich konflikt to tylko rodzinna sprzeczka, która nie dotyczy człowieka. Nie wierzcie w to. Bóg jest wszechmogący i nie ma żadnego brata. Wierzcie tylko słowu Boga, tak jak zapisano je w Biblii. Nie ufajcie nikomu, kto przychodzi i nazywa siebie Jezusem lub kto głosi, że jest przychodzącym powtórnie Chrystusem. Cokolwiek mówi, kłamie. Wielu będzie rozgłaszać plotki o tym, że Chrystus już przyszedł i będą wskazywać na tego, kto mieni się mną. Nie oddawajcie czci takim samozwańcom. Pozostańcie wierni mnie i wołajcie do mnie na modlitwie, gdziekolwiek będziecie, znajdę was. Jeśli powrócę i będę chodził pośród ludzi, nie będę czynił tego z fanfarami i nadęciem. W cichości będę leczył chorych, przywracał wzrok niewidomym i otwierał uszy głuchym. Nakarmił narody, ale nie będę w tym szukał własnej chwały. Przejdę przez świat niezauważony i wysłucham wszystkich, którzy pozostaną mi wierni. Módlcie się do mnie i ufajcie mi, a ja odnajdę was, gdziekolwiek będziecie. Wypatrzę was na szczycie góry. Znajdę was skrytych pod mostem. Proście mnie o siłę i odwagę, gdy nastaną dni ciemne, ja zaś dam wam moc. Przy końcu czasów będzie wiele fałszywych cudów, ale nie wierzcie w nie, bo nie będą pochodzić od Boga. Wszelkie cuda, które pochodzą ode mnie, będą cudami serca. Kiedy przyjdę, wleję miłość w serca ludźmi wiernych. Wszędzie na świecie ludzie zaczną miewać sny o mnie i zostaną napełnieni Duchem Świętym, jednak grzesznicy nie będą nim napełnieni i będą szukać demonów poddających się za przedstawicieli Boga. Szatan przyjdzie z wielkimi zapasami żywności do narodów dotkniętych głodem, ale w zamian będzie oczekiwał oddawania mu czci. Pożywienie, które przyjmiecie od niego, aby zaspokoić wasz cielesny głód, nie będzie was krzepić, a okaże się trucizną dla duszy. Nie bierzcie go i nie jedzcie. Takie pożywienie zaślepi serca ludzi na Bożą prawdę i miłość, wzmoże zaś ludzką zachłanność i zasieje w sercach nienawiść, zwróci naród przeciw narodowi i sąsiada przeciwko sąsiadowi. Lepiej pozostać głodnym, niż czcić fałszywego bożka. Jeżeli wasz żołądek skręca się z głodu, nie szukajcie pożywienia u tego, który żąda, by oddawać mu cześć. Raczej módlcie się do mnie, a ja dodam wam sił. Panie, mówisz, że podczas dni ostatnich nastąpi wiele nieszczęść i że mnóstwo demonów będzie chciało zwieść ludzi na drogę grzechu i potępienia. Jak ochronisz tych, którzy Cię kochają i którzy całe życie wiernie dla Ciebie pracowali, a w ostatnich dniach wpadną w sidła szatańskie? I co się stanie z tymi, którzy zawsze byli dobrzy,
a pod koniec sam szatan ich zaślepi. To chyba nie jest w porządku, że ten, kto był zawsze wiernym sługą Boga, zostanie pozbawiony wiecznego przebywania w raju za jedno potknięcie, które zdarzyło mu się przy końcu czasów. Jestem wszechmocny i mam moc wejrzenia w serca ludzi. W dzień sądu spojrzę w serce każdego i zobaczę, czy człowiek ten był prawdziwie wierny, a tylko w końcu czasów uwikłał się w wojny pomiędzy Bogiem a szatanem. Jeśli wierzył prawdziwie do końca, ocalę go. A co z ludźmi, którzy postępowali źle i przez całe swe życie nie pozwolili ci wejść do swoich serc, a których przy końcu czasów nie uczestniczyli w wojnie pomiędzy Bogiem a szatanem? Czy tacy pójdą do nieba? Ci ludzie przez całe życie pracowali na rzecz szatana, a nie dla Boga. Nie ma więc dla nich miejsca w niebie. Dla takiej osoby byłoby już za późno. Fakt, że przy końcu czasów nie pracowali dla szatana, nie oznacza, że ich serca nawróciły się do Boga. Co się stanie w dniu ostatnim? W dniu ostatnim cała planeta zacznie drżeć, a radość prawych będzie przeogromna. Wielka tęcza o niezliczonych kolorach przepasze niebo i pokaże się na niebie biały obłok. Wtedy ujrzycie mnie wychodzącego z obłoku i niosącego krzyż. Roześlę moich aniołów po całej ziemi, aby zgromadzili wszystkie ludy świata. Krzyż mój, zarówno prawych, jak i złych, przyprawi o drżenie i przeprowadzę sąd nad wszystkimi duszami i zdecyduję, kto pracował wiernie dla Pana, a kto nie. I wyznaczę każdemu miejsce, na które zasłużył na wieczność. Wszystkie udręki dni ostatnich się skończą i dobiegną końca na zawsze wszelkie trudy ziemskiego życia. Nikt już więcej nie będzie musiał żałować za grzechy. Dla prawych bowiem, którzy pokutowali przez całe życie, nastanie czas radości w niebie. Dla złych zaś będzie już na to za późno. Dusza nigdy nie umiera, a każda dusza należy do Boga. Ostatniego dnia dusze, które zasłużyły na miejsce w Królestwie Niebieskim, opuszczą ziemię, nie biorąc niczego ze sobą. Ci, którzy odrzucili Boga i okażą się niepoprawnymi grzesznikami, wstąpią do piekła, gdzie cierpieć będą śmierć wieczną. Ci, którzy kochali Boga i służyli Mu, wstąpią do nieba, by żyć wiecznie w raju. Po tym, jak wszystkie dusze wybrane przez Boga zostaną wywiedzione do nieba, wielki ogień wybuchnie z głębi ziemi i świat pochłoną płomienie. Ci zaś wszyscy, którzy odrzucili Boga i nie chcieli wierzyć, spłoną w tym ogniu. Czy przy końcu czasów jakieś dusze w drodze do nieba przejdą jeszcze przez czyściec? Gdy świat się skończy, czyściec przestanie istnieć. Czyściec jest dla tych, którzy byli dobrzy za życia, lecz umarli z duszą splamioną niewielkimi grzechami i przed wejściem do nieba muszą zostać oczyszczeni. Jednak udręki końca czasów, które ci ludzie wycierpią, wystarczą, by oczyścić ich duszę. Toteż będą mogli od razu znaleźć się w niebie. Tak więc czyściec nie będzie już więcej potrzebny. Po dniu sądu wszystkie dusze będą przez całą wieczność albo w niebie, albo w piekle. Dlaczego nie powiesz po prostu ludziom, kiedy nadejdzie dzień sądu, aby mogli się teraz nawrócić i zyskać pewność, że pójdą do nieba? Przede wszystkim nie wiem, kiedy ten dzień nastanie. Sam tylko Bóg Ojciec wie dokładnie, w którym dniu świat się skończy. Lecz jeśli nawet bym to wiedział, nie powiedziałbym tego ludziom. Gdyby ludzie wiedzieli, kiedy świat ma się skończyć, nawracaliby się ze strachu, a nie z miłości do Boga. Niebo jest tylko dla tych, których serca wypełnione są miłością Boga. Ważne jest jednak, by
nie zajmować się zbytnio nadejściem tego ostatniego dnia. Najistotniejszą rzeczą dla ludzi na świecie jest martwić się osobistym dniem, ostatnim każdego człowieka, bo ten może przyjść w każdej chwili. Trzeba mieć pewność, że dusza jest przygotowana na spotkanie z Panem, bo ten, kto umrze z grzechami, również z nimi zmartwychwstanie, a ten, który umrze bez grzechów, zmartwychwstanie bez nich.